Czy potrzebujemy Kościoła? Wydaje się to dziwne pytanie dla ludzi, którzy są w Kościele. Jeśli jesteśmy w Kościele, chcemy być w Kościele, cieszymy się tym, że jesteśmy w Kościele, to nie mamy z tym problemu i może to kazanie jest niepotrzebne dla wielu z nas, ale myślę, że może ono dotrze też do ludzi, którzy mają problem z byciem w Kościele. Chciałbym dzisiaj jakby przedstawić pewne wersety z Bożego Słowa, które mówią o Kościele. Jaka jest jego rola, po co jest Kościół? A nawet to, czy samo słowo Kościół w naszym użyciu jest właściwe. I może zacznę od tego ostatniego. Wiemy, że Kościół to znaczy eklesja, słowo znaczące jakby wybrani, czy zgromadzenie ludzi wybranych. Ludzi wybranych ze świata. W polskim języku kościół, słowo kościół stało się raczej słowem oznaczającym budynek. I pochodzi ono też od słowa kastel. Angielskie słowo kastel, zamek, obronny. Kasztel w polskim języku też w staropolskim funkcjonowało takie słowo. Tak. Kościoły kiedyś budowano właśnie też jako budowle obronne. No i tak zostało, idę do kościoła, czyli do budynku, który wygląda jak zamek, gdzie się można schronić, jak najeżdżają jacyś tam zbóje, co było kiedyś dość częste. I w ten sposób w Polsce odeszliśmy całkowicie od znaczenia, co to od znaczenia słowa Kościół. Nie mówi się już zgromadzenie, społeczność, mówi się, ale rzadko. Przykro mi jest i smutno, że coraz rzadziej my używamy słowa zbór, a coraz częściej mówimy Kościół. I pamiętam, kiedy nawróciłem się i trafiłem do społeczności chrześcijańskiej, protestanckiej, nikt nie używał słowa Kościół na oznaczenie tego miejsca, gdzie się spotykamy. Wszyscy mówili, byłem w zborze, idę do zboru. Na początku było to dziwne, ale jednocześnie wprowadzało takie rozjaśnienie w tej kwestii. Każdy wiedział, o co chodzi i było oddzielenie społeczności wybranych ze świata, Bożych dzieci, od jakiegoś budynku, który ludzie nazywają kościołem. I sytuacja była jasna. Niestety w ostatnich latach się to jakoś dziwnie zaczyna zmieniać i coraz rzadziej używa się słowa zbór, coraz częściej mówi się kościół. Nie wiem, czy to nie bierze się trochę z tego, że w rozmowach z przypadkowymi ludźmi trochę się tak jakby wstydzimy przyznać do tego, że chodzimy do jakiegoś dziwnego kościoła. Do jakiejś społeczności niekatolickiej i mówiąc Kościół, no, słuchacz zrozumie, że jesteśmy ludźmi religijnymi i jest w porządku. O religijności mówiłem tydzień temu i że to nie jest dobra opcja, ale dzisiaj będę mówił o tym, czy potrzebny jest nam Kościół. I tak mówiłem, my myślę, nie mamy z tym problemu, ale też od wielu lat widzimy, że przybywa ludzi, którzy uważają, że nie potrzebują społeczności z innymi wierzącymi. Oni mówią o Kościele, tym ogólnym na całym świecie, zgromadzeniu wybranych, których Bóg zna, ale jednocześnie nie chcą mieć nic wspólnego z tym zgromadzeniem, ze zborami tutaj na ziemi. Przyczyny są różne, bo czasami wina jest po stronie tych społeczności, że są takie, jakie są, a ktoś szuka czegoś bardziej biblijnego, bardziej ludzi posłusznych Bożemu Słowu, więc odchodzi stamtąd. Czasami jest tak, że ten, który odchodzi, nie potrafi żyć w miejscu, gdzie ludzie... Powiem tak, wtrącają się w jego życie. A przecież Biblia mówi o tym. Baczcie nie tylko na to, co twoje, ale na tych, co innych. A w innym miejscu jest odwrotnie. Że nie patrz i nie czepiaj się ludzkich, sam innych spraw, tylko pilnuj swego. Zobaczcie, w Biblii wiele jest takich pozornych sprzeczności, które mówią o tym, że raz tak,
Chodzi tu o to, że w pewnych sytuacjach trzeba pilnować braci, sióstr, po to, żeby chronić ich życie, żeby zachować ich przed jakimś zbłądzeniem, grzechem, pychą i tak dalej. A w innym miejscu trzeba też patrzeć na siebie i pilnować siebie samych, żeby nie stać się człowiekiem, który myśli o sobie, że jest taki święty i sprawiedliwy, że inni tylko go mogą naśladować. Jeśli otworzymy list do Efezjan, pierwszy rozdział, 22 werset, czytamy o Panu Jezusie, że to Bóg wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Dalej, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. A widzimy więc, że Kościół jako to zgromadzenie wybranych z całego świata, bo to jest jedno pojęcie, jest ciałem Jezusa. Natomiast pojedyncze społeczności, zbory, zgromadzenia wybranych, lokalne, są częścią, elementem tego ciała. Wiemy też, że ciało Jezusa Chrystusa jest jednością. Jezus nie jest rozdzielony, rozczłonkowany, jest jednością. On jest głową, Kościół jest Jego ciałem. Czy my to widzimy, czy nie widzimy, czy inaczej byśmy sobie to wyobrażali, czy nam się podoba, czy nie. Kościół Jezusa Chrystusa jest jednością. I o takiej jedności Kościoła czytamy w Bożym Słowie. Jedność, która jest ponad granicami lokalnymi, państwowymi, a nawet kontynentów. Jedność, która jest w Duchu Świętym. I teraz zobaczcie. Jeśli jest na przykład mój brat w Chrystusie, gdzieś tam załóżmy z Argentyny, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Ja go nie znam. Nigdy o nim nie słyszałem ani on o mnie. Nie wiemy o sobie nic. Nie wiem, jakie on ma poglądy na to, na tamto. A więc czy mogę powiedzieć, że jestem z nim w jedności? Oczywiście, że tak. Jak ktoś powie, jak możesz mówić, że jesteś w jedności z kimś, o kim nic nie wiesz? Ale ta jedność to nie jest coś, co ode mnie zależy, co ja czynię i co o czym ja decyduję. Jedność jest dana przez Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym i to Duch Święty, ten sam Duch Święty, jeśli zamieszkuje w Nim i we mnie, jesteśmy jednością. No i ktoś teraz pyta, no dobrze, ale wiesz, on może mieć tam dziwne poglądy na ten temat czy na tamten temat. Jak ty się możesz z nim zgadzać? Słuchajcie, w tej jedności Kościoła, który jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa, nie czytamy nic o tym, czy się zgadzają ze sobą w tej kwestii, czy w tej, czy w tamtej, ale że są jednością w Chrystusie, w Duchu Świętym. Natomiast tym, jak kto wierzy, dobrze, czy źle, czy właściwie to robi, czy nie, tym już zajmuje się jego Pan. I tak jak czytamy w liście do Rzymian, to chyba jest 12 rozdział, albo 14. Też nie, 15 zobaczymy, 7. 15:7. Przeto przyjmijmy jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Tu też nie czytamy nic o tym, że zanim przyjmiemy, zaakceptujemy kogoś jako brata, musimy poznać jego poglądy i jeśli się zgadzamy razem w pewnych sprawach, tych kluczowych przynajmniej, no to wtedy uznam go i przyjmę jako brata. Tu jest jeden warunek tego przyjęcia. Jeśli Pan go przyjął, ja też muszę go przyjąć. I nie ma mowy nic o tym, że jakimś dodatkowym kryterium jest ocenianie tego, jak on wierzy. Oczywiście nie chcę tutaj powiedzieć, że nieważne, kto w co wierzy, byle się deklarował, że jest Bożym dzieckiem. Nie o to chodzi.
Jeśli widzę w czyimś życiu świadectwo, że jest Panem jest Jego Jezus Chrystus, On to wyznał, ochrzcił się, idzie za Jezusem, wyznaje Jezusa jako swojego Pana, jest Bożym dzieckiem, mam Go przyjąć. Czytamy w 14 rozdziale listu do Rzymian, a słabego wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Zobaczcie, dlaczego w Kościele jest tyle podziałów, kłótni, bo oceniamy ciągle swoje poglądy. Nie podoba nam się to, tamto, ja też taki jestem. I są pewne społeczności, w których się źle czuję, w których nie chciałbym uczestniczyć, tak, że tak powiem, funkcjonować na co dzień. Dlatego też odeszliśmy od pewnego zboru, jesteśmy tu, wielu z was też gdzieś tam może było, też odeszli. Poszukaliśmy sobie zboru, w którym dobrze się czujemy. Ale to nie znaczy, że jeśli my odeszliśmy z jakiegoś zboru, to tamten zbór już w ogóle nie ma nic wspólnego z Jezusem. Tu czytamy o tym, żeby nawet słabego wierzę przyjmować. A więc powiem szczerze, ludzie słabej wiary, ludzie słabi w wierze, tak po ludzku mówiąc, są najmniej oczekiwanym, że tak powiem, materiałem ludzkim w zborach. Najlepiej to by wszyscy chcieli mieć ludzi o silnej wierze, stabilnych, gdzie mają fundament i wtedy jest łatwo taką społeczność prowadzić, jest wielu pomocników w różnych służbach, ten zajmuje się tym, ten tamtym, mają wiarę, mają zbudowany fundament, zbór funkcjonuje pięknie. Ale przychodzą też ludzie o słabej wierze, o wierze, która dopiero się buduje, a może dopiero co zaczyna się kształtować. Albo ludzie, którzy odbudowują swoje życie duchowe z jakichś ruin, bo przeszli przez jakieś dziwne społeczności, poglądy i tak dalej. Ich wiara jest słaba. Takich ludzi jest w kościołach wiele. I chwała Bogu, że Bóg przysyła takich ludzi, można ich zacząć kształtować, układać wszystko to, tak jak w Bożym Słowie jest napisane. A tu jest napisane, słabych wierzę przyjmujcie, nie oceniajcie ich wiary. To wszystko powoli się będzie ujawniać, będzie się wydobywać na wierzch i będziemy widzieć, że ten człowiek z tym ma problem, to źle rozumie, tamto źle. Przyjdzie czas, powoli wszystko będzie się kształtować, ponieważ wzrastanie w Chrystusie, tak samo jak wzrastanie, nie wiem, kwiatu, drzewa, jakiejkolwiek rośliny, zrastanie zwierząt, ludzi, odbywa się powoli. Jest to proces, gdzie są po drodze różne niebezpieczeństwa, choroby i tak dalej. W Kościele ci, którzy są, którzy wzrastają w podobny sposób, rozwijają się, odbywa się to stopniowo, jeden szybciej, drugi wolniej. Kościół jest miejscem, gdzie trzeba przyjąć każdego człowieka, ale jest jeden warunek, jedno kryterium, wiara. To musi być człowiek, który wierzy. W Kościele nie ma miejsca, w Kościele jako ciele Jezusa Chrystusa, dla ludzi, u których nie ma wiary, którzy nie wierzą. Dlatego Kościół jest zgromadzeniem ludzi wybranych z tego świata, obmytych krwią Jezusa, którzy tą swoją wiarę wyrażają. Czy ta wiara jest słaba, czy to jest silna? Dla każdego takiego człowieka jest miejsce w Kościele, jako zgromadzeniu. W innym miejscu jest napisane, czy stoi, czy pada, do Pana swego należy, a Pan ma moc podtrzymać go. Często widzimy, że wokół nas ktoś słabnie, gdzie ta wiara, no po prostu nie wystarcza mu na to, żeby stać, a więc upadł. Czy ten upadek to jest tylko po prostu jakieś takie zniechęcenie, osłabnięcie duchowe? Czy ten upadek to jest grzech? Tutaj Biblia nam o tym nie mówi. Jeśli upada Boże dziecko, to Pan ma moc go podtrzymać. I teraz zobaczmy, co się dzieje, kiedy ktoś taki upada, ale nie jest w społeczności. Nie jest w Kościele. Jest gdzieś sam. Bo tak chce, bo się obraził, bo gdzieś tam źle, bo coś nie podoba się. Nie wiem, różne powody mogą być. Ktoś powie, no do Pana należy, Pan go podtrzyma. Ale jak się odbywa to podtrzymywanie Boże? Każdy z nas, myślę, tego doświadczył.
jak to jest, jak Bóg podtrzymuje swoje dzieci? Poprzez innych bardzo często. Inni, bracia, siostry w kościele modlą się, przede wszystkim modlitwa. Człowiek, który jest sam, nikt nie wie nawet, czego on doświadcza, co go spotyka, jakie przeżywa chwile upadki, a więc nikt się o niego nie modli. To nie jest wyjście i rozwiązanie przewidziane przez Pana Jezusa Chrystusa dla swoich dzieci. W wielu miejscach jest napisane o modlitwie, o tym, żeby się nawzajem o siebie modlić, żeby baczyć na siebie, żeby się pilnować, żeby się napominać, żeby wznosić, podnosić innych, wspierać. To wszystko może się dziać tylko w kościele, gdzie jest życie, gdzie jest społeczność, gdzie są ludzie. Jeśli tego nie ma, jeśli ktoś sam pozbawia się kościoła, no to powiem, że jest ciężko. Przynajmniej mi tak się wydaje, że jest ciężko, bo są ludzie, którzy twierdzą, że ja już 20 lat nie chodzę do żadnego zboru i jestem zadowolony. Dużo takich. Nie potrzebuję, nie brakuje mi tego. No to słuchajcie, czy o tym nie ma w Bożym Słowie? Też jest napisane, jakie to dziwne jest, kiedy ręka powie do nogi, nie potrzebujecie. No to właśnie są tacy ludzie, którzy mówią, ja nie potrzebuję tej reszty tego ciała. I to, że oni mówią, że są szczęśliwi, powiem wam, nie do końca w to wierzę. To jest jakieś samo oszukiwanie się, albo po prostu tak się nauczyli, tak chcą. Wiecie, Kościół też jest miejscem kształtowania człowieka. Społeczność z drugim człowiekiem, bycie z kimś drugim dłużej, zżycie się ze sobą, otwarcie się na drugiego człowieka, w naturalny sposób rodzi pewne konsekwencje, pewne skutki. Wynika to, idzie to, za tym idzie to, że jeśli ktoś się otworzył, to poznajemy jego wady, poznajemy jego skryte problemy, dowiadujemy się o jego słabościach. I teraz są możliwe dwa rozwiązania. Albo się, jeśli się dowiemy o tym, to pogardzimy tym drugim człowiekiem. I tak w Kościele absolutnie nie powinno być. Albo jeśli się dowiemy, to jesteśmy wsparciem dla takiej osoby. Podtrzymujemy w miłości, w cierpliwości. Dokładnie tak, jak Bóg wobec nas. Przecież to nasz Ojciec patrzy na nas z góry każdego dnia, widzi nasze upadki, nasze głupoty, nasze niepotrzebne słowa, nasze złe emocje. Widzi to wszystko każdego dnia, w każdej godzinie i sekundzie naszego życia. Ale nie odwraca się od nas. W swojej miłości, cierpliwości jest z nami. Czasami czeka, aż nam przejdzie i wtedy zaczyna do nas mówić. Ale zobaczcie, jak cudownie jest, kiedy jesteśmy w społeczności, kiedy ta społeczność jest zdrowa, funkcjonuje we właściwy sposób. Kiedy widzi się człowieka w potrzebie, jest rozmowa, jest modlitwa, jest wsparcie. Ktoś taki wie, że zbór modli się o niego. Ilu z nas było w takiej sytuacji, gdzie byliśmy na przykład chorzy albo mieliśmy jakiś wielki problem i odczuwaliśmy to wsparcie? To jest coś niesamowitego. Trudno to nazwać, trudno to określić, ale sama świadomość, że ktoś się o mnie modli, już nam pomaga. To jest takie trudne i niezrozumiałe, bo nie widzimy tego, co się dzieje w tym świecie niewidzialnym, duchowym. Nie widzimy, w jaki sposób tamta walka się toczy, ale wiemy, jeśli ktoś od nas się modli, to wiemy, że jest to coś dobrego, że jest to dla nas ważne. I pamiętam wiele razy, kiedy miałem jakiś ciężki czas i gdzieś tam spotkałem się z kimś po jakichś wielu tygodniach czy miesiącach i ktoś się pyta, co tam u ciebie słychać? Ja mówię, wiesz, miałem trudny czas, ciężko mi było. Słuchaj, modliliśmy się o ciebie z żoną. Albo jakaś grupa, słuchaj, modliliśmy się o ciebie. Wiecie, co serce rośnie, że ktoś pamiętał o mnie, że ktoś wie o tym, że jest taki Adam, który potrzebuje pomocy, bo gdzieś tam zniknął i tak dalej. To jest Kościół. I teraz wyobraźmy sobie człowieka, który nie ma społeczności, żyje poza społecznością, chociaż wierzy,
chociaż ufa, chociaż chce korzystać z Bożego Słowa, z Bożych błogosławieństw. Ale Boże błogosławieństwa w bardzo dużym procencie tych błogosławieństw, jakie w ogóle w naszym życiu się pojawiają, przychodzą przez Kościół, przez społeczność dzieci Bożych. Jeśli tego się pozbawiamy, okradamy się naprawdę z pewnych wspaniałych rzeczy. Otwórzmy Rzymian 12, rozdział 5, werset. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Tu jest pewna bardzo ciekawa myśl. Wielu ludzi myśli, że jest członkami ciała Chrystusowego. Jezus jest głową, Kościół jest ciałem, my jesteśmy członkami tego Kościoła. To jest prawda, ale tu też jest jeszcze inna myśl, że jesteśmy członkami jedni drugich. A więc jesteśmy razem połączeni przez Ducha Świętego jako jedno ciało i wzajemnie jesteśmy członkami jedni drugich. Ktoś, kto mówi, że ja jestem członkiem ciała Chrystusa, Kościoła duchowego, ale nie chcę być członkiem ciała jedni z drugimi, nie chcę mieć tej relacji, no to nie może być członkiem tam. Ja nie mówię o sytuacjach, gdzie ktoś po prostu ma na skutek prześladowań, jakichś innych rzeczy, niemożliwą społeczność ze zborem, ale Bóg sobie i tam radzi. Natomiast naturalną potrzebą każdego Bożego dziecka jest bycie w społeczności. To jest tak, jak weźmiemy dwa magnesy. To wiecie, zawsze jak pamiętam, naszym dzieciom pokazywałem, jak magnesy się przyciągają albo odpychają. To zawsze to dzieci to fascynowało, że to jest niesamowite. Nie widać tego, co ciągnie, a jednak to ciągnie. Ale magnesy też się odpychają. I tak jest w Kościele. Jeśli patrzymy na drugiego człowieka ze strony Chrystusa i on patrzy na nas ze strony Chrystusa, przyciągamy się. Ale jeśli patrzymy na siebie ze strony cielesności, to się odpychamy. Znaczy tu w magnesach jest troszkę inaczej, ale to tylko taki przykład. A więc to odpychanie się między jednymi i drugimi w Kościele wynika tylko i wyłącznie z cielesności. Że zderzają się dwa przeciwieństwa, dwie cielesne natury i nie potrafią. Czasami chcą być razem, ale nie potrafią. Bo to się nie da tak. W ciele Jezusa Chrystusa można się tylko przyciągać poprzez społeczność z Jezusem Chrystusem. To On jest tym spoiwem, które łączy Kościół, które łączy jednych z drugimi, że można się cieszyć społecznością ze sobą. Tak. I no właśnie. I wtedy te magnesy połączone trudno rozerwać. Czasami jak są silne, to nie sposób je rozerwać tak łatwo, bo stają się jednością. I tak samo w Chrystusie jesteśmy jednością. A więc widzimy tutaj, że bycie członkami jedni drugich jest tym elementem Kościoła, czymś, co jest niezbędne do tego, żeby wypełnić Bożą wolę, żeby wypełnić Boże Słowo. W liście do Galacjan, 6 rozdział, 2 werset. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Więc znów widzimy jedni od drugich jakaś zależność, jakaś potrzeba bycia razem, oddziaływania na siebie wzajemnie. Efezjan 4:1. Może tak do 7 od razu. Napominam was wtedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starajcie się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Paweł, pisząc te słowa, więc Duch Święty wie, jakim, z kim ma do czynienia, jakim jesteśmy materiałem budowlanym, trudnym, opornym, niepasującym do siebie. Ja kiedyś mówiłem o tym, porównując Kościół do budynku. I ta duchowa budowla w niebie, świątynia Boża, to jest właśnie ta budowla. My jesteśmy kamieniami w tej budowli. I teraz, wiecie, jak murarz buduje i ma cegły czy kamienie nierówne, może cegły teraz są ładnie, technika jest taka, że każdą identyczną można zrobić, nie ma problemów. Ale jeśli buduje się z kamieni, tak jak tutaj w Biblii czytamy, to one były niedoskonałe, nawet cegły, które robiono ręcznie, też różniły się rozmiarami. A więc ten, który budował z takich niedoskonałych cegieł, musiał je ociosywać, musiał je dopasowywać. I zobaczcie, to nie jest tak, że wszystkie kamienie dookoła dopasowuje się do jednego, tylko każdy kamień dopasowuje się do kolejnych, tak jak idzie według kolejności. I tak Bóg też czyni w naszym życiu, że dopasowuje nas do innych kamieni. Ociosuje, obija to, co wystaje, to, co jest zbędne, to, co przeszkadza. To wszystko boli, to wszystko się nie podoba. Ale do kogo dopasowuje się człowiek, który jest poza Kościołem? No powiedzą tacy, że no ja do Jezusa Chrystusa, no pięknie. Chwała Bogu. Tylko często miarą tego dopasowania do Jezusa Chrystusa jest to, jak dopasowałeś się do ludzi w kościele, w społeczności, w której jesteś. Czy jesteś w stanie tam funkcjonować, znosić, tak jak tu czytamy, jedni drugich z pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Kościół ma to do siebie, że zgromadza różnych ludzi. Każdy ma swoje zalety, wady, jeden jest taki, drugi taki. Każdy jak patrzy na siebie i sam siebie ocenia, to wydaje mu się, że no ze mną to takich problemów nie ma. Tam, o ten to jest problem, a tamta siostra, a to ja jestem okej. Nie mamy nawet pojęcia o tym, że czasami możemy dostarczać, nie mówię, że tak zawsze jest, ale dostarczamy czasem naszym braciom, siostrom w kościele wielu źródeł takich przyczyn do westchnień, do tego, że Panie, daj mi cierpliwość, Panie, daj mi miłość, Panie, spraw, żebym potrafił kochać, żebym w rozmowie z tym bratem czy z tą siostrą okazał się taki jak Ty. Tego wszystkiego się uczymy. To nie jest tak, że, wiecie, znamy ten werset, gdzie jest napisane, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. I wielu ludzi myśli, że przyjąłem Jezusa, aha, czyli poznałem prawdę. Jezus jest prawdą, drogą, życiem, chwała Bogu, już znam prawdę. Prawdę o tym, że jestem grzesznikiem, prawdę o tym, że jest Bóg, prawdę o tym, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. To jest ta największa prawda, najwspanialsza, najważniejsza. Ale za tym dalej, kiedy weszliśmy już na tą drogę, pojawiają się kolejne prawdy. I najczęściej nasza reakcja na te prawdy, jakie się dowiadujemy, jakie w naszym życiu się pojawiają, jest taka, to ja też taki jestem? To ja? Słuchajcie, prawda o sobie samym jest elementem tej prawdy, która nas wyswobadza. Dowiadywanie się o tym, że mamy problemy, że jesteśmy ludźmi upartymi, zawziętymi, cielesnymi i tak dalej. Czasami ta prawda nas mocno boli i dobija, ale z drugiej strony dowiadujemy się prawdy o tym, jaki jest cudowny nasz Pan, jak nas kocha. I pięknie jest mieć wokół siebie braci i siostry, przez których Bóg to wyraża, gdzie widzimy tą miłość, gdzie widzimy tą troskę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście kościoły nie zawsze są takie, nie zawsze tak to jest i wiele społeczności, które poszły w takie ludzkie organizowanie sobie życia, zdane też jest na swoje siły. Dlatego organizuje się tam mnóstwo różnych konferencji, kursów, szkoleń na temat duszpasterstwa i tak dalej. Nie powiem, że to jest złe, ale
Myślę, że najlepszą szkołą duszpasterstwa, radzenia sobie z problemami w kościele, z innymi ludźmi, jest po prostu bycie razem i pozwolenie Duchowi Świętemu, żeby nas kształtował, nas, obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy jesteśmy przygotowani do tego, żeby usługiwać innym. Natomiast jeśli polegamy na ile kursów zrobiliśmy, na ilu konferencjach byliśmy, ile szkoleń zaliczyliśmy na temat duszpasterstwa w Kościele? Nie wiem. Nie wiem. Mam ogromne wątpliwości co do wartości tego typu wydarzeń. Niechętnie biorę w nich udział. Kiedyś jeździłem. No, gdzie się tylko dało, to wszędzie. Jak tylko mogłem, to byłem wszędzie, w całej Polsce. Teraz to nawet i za granicę. Wiecie, jak słyszę niedawno gdzieś tam w rozmowie z pewnym bratem, wiesz, byłem na konferencji na temat tam jakiś właśnie dotyczący życia w kościele, gdzieś tam w Hamburgu. To jeszcze pół biedy, nie jest to daleko. Ale ludzie potrafią jechać na taką konferencję do Singapuru. A już najbardziej żałosne, powiem wprost, i nie boję się tego słowa i nie wstydzę się tego powiedzieć, żałosne w kościele jest to, kiedy chrześcijanie organizują światową konferencję na temat pomocy biednym. Słuchajcie, ile milionów dolarów kosztuje samoloty, żeby przywieźć tych wszystkich ludzi do tego odległego zakątka świata? Ile kosztują hotele, wyżywienie, wynajęcie jakiejś ogromnej sali, opłacenie tego wszystkiego? Miliony dolarów. Przyjechali i radzą, jak pomagać biednym ludziom. Chore. Naprawdę chore. Ale w kościele jest podobnie. Ludzie wydają ogromne pieniądze po to, żeby się nauczyć funkcjonować w kościele, żeby być skutecznymi w kościele, żeby być dobrymi braćmi i siostrami. Ale jakoś tak nie do końca się poddają temu uczeniu przez Ducha Świętego. Za to zajmują się tym, co wydaje się prostsze. Słuchajcie, no ile jest, w ogóle człowiek chce na skróty. Ile było kiedyś, teraz już to przygasło, ale pamiętam kiedyś w internecie, jeszcze wcześniej, jak nie było internetu, w gazetach, czasopismach, pełno było takich ogłoszeń. Nauka języka obcego w 2 tygodnie. Słuchajcie, to oczywiście jest ściema, to są bzdury, ale polegało to na tym, że tam jakieś słuchawki, gdzieś tam spało się z tym, chodziło w kółko i tak dalej, takiego intensywnego szkolenia. Ludzie się dali na to nabierać i płacili za to pieniądze. Dlaczego? No bo to jest szybko. No zapłacę, ale umie, nie? No, nic nie umiesz absolutnie. Tam po tych 2 tygodniach zostawało z tego może 3% w głowie. A taka prawdziwa nauka wymaga czasu, energii, dyscypliny, samozaparcia i jakiegoś poświęcenia się. I wtedy ona przynosi owoce. I myślą ludzie w kościele, i taka jest tendencja cielesna dla wielu ludzi, że jak pojadę na 3 konferencje dotyczące świętego życia w Chrystusie, to po tych 3 konferencjach na temat świętego życia, a jeszcze prowadzonych przez wspaniałych, bożych ludzi, to już będę żył świętym życiem. Absolutnie nie. Gwarantuję, że nie, że to nie działa, tak nie będzie. Nie będziesz żył świętym życiem po 3 i po 10 konferencjach na ten temat. I to samo dotyczy funkcjonowania w Kościele. A więc jeśli Kościół próbuje metodami tego świata osiągnąć to, co Bóg chce w nas wypracować czasami przez lata, to niestety Boga w tym nie ma. To są, jak to gdzieś Paweł pisze, tak jakbym w próżnię uderzał, tak jakbym walczył z cieniem. To nic nie przyniesie, to nic nie zmieni, to nic nie da. To Kościół, społeczność, Kościół jako społeczność, zgromadzenie, zbór jest miejscem uczenia się świętego życia, cierpliwości, miłości, znoszenia jedni drugich, do pokory, do jedności, do spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch. To można osiągnąć w społeczności. Nie będę w jedności, jeśli będę o tej jedności czytał, siedząc w domu, i nie znając nikogo wierzącego, bo mi się nie podobają, bo tam źle śpiewają, bo tam źle mówią kazania, bo tam źle szkółki są dla dzieci, a krzesła są niewygodne
a nie podoba mi się to, a nie podoba mi się tamto. Oczywiście są powody jakieś, które sprawiają, że ludzie odchodzą z jakichś zborów. Niedawno słyszałem historię, że ja byłem świadkiem tego, jak pewna grupa młodych ludzi z wielkim hukiem, trzaskając drzwiami, opuściła zbór. To byli moi przyjaciele, których znałem. I chodź z nami, pokażemy im, jak się zakłada wspaniały, prawdziwy Kościół, gdzie jest miłość, gdzie jest Bóg się przyznaje, gdzie dary Ducha Świętego się objawiają i tak dalej. Poszli, przywódcą tej grupy została siostra młoda, która się może 3 lata wcześniej nawróciła. Po kilku latach została tylko pustka i pełno poranionych ludzi z 30 kilku osób. Ja dziękuję Bogu, że nie poszedłem tam. Ja wtedy też byłem młodym, wierzącym człowiekiem, ale wiedziałem, że nie tak się to odbywa w Kościele. Już coś czytałem o pokorze, już coś czytałem o usługiwaniu jedni drugim. Jeszcze wiele nie rozumiałem, ale już wiedziałem, że to nie jest w Duchu Chrystusowym. A więc widzimy, że ludzie mają powody do odchodzenia, bo to, co oni twierdzili, czy co zarzucali zborowi, w dużym stopniu mieli rację. Tylko że posiadanie racji w żadnym stopniu nie uprawnia do takich działań, ani też nie jest gwarancją tego, że Bóg się do tego przyzna. Bo bycie w Chrystusie to nie wojny, kłótnie, spory, nieporozumienia i jakieś zwady, pokój, miłość, wybaczenie, znoszenie jedni drugich i tak dalej. I tak jak mówię, nie wszystkie zbory są idealne, w zasadzie żaden nie jest idealny. Wszędzie są wady, wszędzie są powody do tego, że tu mi się nie podoba, no ale dobrze. Słuchajcie, żyjemy tutaj, w takim miejscu, gdzie dookoła jest mnóstwo zborów. Jeśli ktoś chce, niech idzie tam, niech idzie tam, ale niech będzie, niech szuka społeczności. I chwała Bogu, że tak jest. I to jest piękno Kościoła Jezusa Chrystusa, którego niektórzy nie widzą i uważają je za jakieś przekleństwo i wadę. Powstała taka społeczność, która twierdzi, że jeśli w jednym mieście nie będzie jednego zboru, to ta reszta dookoła to są fałszywe zbory. Zobaczcie. I oni teraz są jednym z wielu tych zborów, ale uważają się za jedyny słuszny. To jest sprzeczność sama w sobie. No bo skoro nie jesteś w tym samym, co wszyscy, tylko też stanowisz jakąś odrębną grupę, no to też coś z tobą jest nie tak. Ale oni tego tak nie widzą. Oni ogłosili, że jeśli ktoś myśli tak jak my, to jest Bożym Kościołem. Jeśli ktoś nie myśli tak jak my, nie jest Bożym Kościołem. A ja powiem szczerze, nawet u nich wiem, że są dzieci Boże. Nawet jeśli żyją w takim błędzie, wiem, że tam jest wiele Bożych dzieci. To Pan będzie ich rozliczał z tego, jak funkcjonują, jak to zbawienie swoje sprawują. Nie my. Nam się to może nie podobać. Możemy nawet ostrzegać przed nimi. Możemy nawet przyjmować ludzi poranionych, którzy stamtąd po latach odeszli i stwierdzili, że to był błąd i leczyć ich. Ale nie wolno nam przekreślać tamtych ludzi, bo my nie wiemy, co w ich sercu się wydarzyło, czy tam mieszka Pan Jezus Chrystus w Duchu Świętym. I to jest tragedią wielu zborów, że prowadzą ze sobą wojny, że się spierają, że nawzajem ogłaszają przeciwko sobie jakieś tam, wygłaszają jakieś tam oskarżenia i osądy i tak dalej, często słuszne. Ale drugim problemem Kościoła jest to, że czasami zbory odbijają w drugą stronę. I słuchajcie, przecież powinniśmy być jednością. No to dawaj, współpracować trzeba. Niedawno słyszałem, u nas w Polsce może nie, ale wiem, że na Ukrainie jest to dość popularne, gdzie już z kilku miast z Ukrainy słyszałem takie świadectwa, historie, że spotykają się co tydzień na modlitwie. Pastorzy kilku zborów protestanckich, ksiądz katolicki i pop prawosławny i razem się spotykają i razem modlą się, rozmawiają na różne tematy. Powiem wam szczerze, nie podoba mi się to, bo nie po drodze mi jest z pewnymi ludźmi. Ja nie będę ich oceniał, czy są nawróceni, czy nie. Ale nigdzie w Biblii nie ma mowy o tym, że musimy ze sobą współpracować. Że każdy, kto mówi, że jest Bożym dzieckiem, jest nim naprawdę.
Ja po prostu, jeśli źle się czuję w takim zgromadzeniu, nie przekreślam ich zbawienia, ale też mówię, bracia, wybaczcie, ja nie odnajduję się tutaj, nie pasuje mi to, nie chcę wchodzić w pewne działania, w których czuję się niekomfortowo, które zmuszają mnie do rezygnacji z pewnych moich poglądów, rozumienia czegoś. Jeśli jesteście w Bożej woli, niech Pan wam błogosławi, ale wybaczcie, ja z wami nie będę współpracował. I tak jak mówię, nie neguję ich zbawienia, bo nie mam do tego prawa, ale też nie mam obowiązku tworzenia na siłę jedności i ciągłego kompromisu. Znamy te wszystkie historie, kiedy wspólnie różne kościoły, które tylko miały w nazwie, że mają coś wspólnego z Bogiem, organizowały jakieś ewangelizacje. Co z tego wyszło? Nawet jednym z warunków było, że wszyscy musieli się przed rozpoczęciem tej konferencji czy ewangelizacji zgodzić na to, że nie będziemy sobie nawzajem, że tak powiem, zabierać ludzi. Czyli my nie głosimy Ewangelii katolikom, katolicy nie głoszą nam, nie przyciągamy ich do swojej społeczności. Bardzo się dziwię, że wielu pastorów poszło na taki układ i zgodziło się z tym. Nie wiem, to nie jest jedność Kościoła, o której chodzi Duchowi Świętemu. To jest jedność, którą ludzie próbują po ludzku rozumianą jedność wprowadzić i nawet są z tego dumni. Zobaczcie, my współpracujemy. A czy Bóg się do tego przyznaje? Może, gdyby każdy z nich osobno na swoim polu coś robił, to byłyby z tego jakieś owoce. Pod warunkiem, że się trzymają Chrystusa. Byli tacy, którzy próbowali wszystkie pola połączyć w jedno, zaorać miedzę i zrobić jeden wielki obszar upraw. Jak to się nazywa? Kołchoz. Ale popularnie mówiło, że to jest kołchoz. Nie ma granic, nie ma... Wszyscy razem to samo, ktoś tam z góry decyduje i tak dalej. Jakie to miało efekty, jakie to przyniosło skutki, owoce, to wiemy wszyscy, że to było po prostu tragedia. A więc niech każdy uprawia to poletko, które Bóg mu powierzył. Niech się zajmuje tym, co jemu jest dane. Niech dba o to, niech tego pilnuje. Niech nie zagląda za miedzę drugiemu i niech nie ocenia, a ten źle, a tamto źle, a tutaj, a powinien tak i tak dalej. Owszem, widzimy to, czasami się z tym nie zgadzamy, ale znośmy jedni drugich w miłości, nie tylko w obrębie zborów. Znośmy jedni drugich w miłości też w obrębie miast. Jest wiele zborów w Katowicach. Czy ja tam będę zaglądał komuś, jeździł i sprawdzał, jak oni nauczają i prostował? No nie, no trudno. Mogę cierpieć z tego powodu, może mnie to boleć, ale jeśli to są dzieci Boże, to czy stoi, czy pada, do Pana swego należą i Pan ma moc ich podtrzymać. A ja mam się modlić, bo jeśli widzę brata, który błądzi, który się pogubił, który prowadzi społeczność w jakąś złą stronę, to powinienem się modlić. Panie, poprowadź go. Panie, rozjaśnij nad nim swoje oblicze, aby pojął to wszystko, jaka jest długość, szerokość i tak dalej, żeby zachwycił się Panem Jezusem, żeby zostawił te ludzkie metody. To wszystko jest możliwe w Kościele pod warunkiem, że poddajemy się Duchowi Świętemu. W innym miejscu już nie będę czytał. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich. Jakub, chyba w Jakuba jest to napisane. To jest... Nie wiem, czy to... Tu gdzieś powinno być na ścianie, na drzwiach, w domu, w każdym pokoju i pomieszczeniu, w tamtym pomieszczeniu, gdzie siedzimy. Może byśmy się nauczyli, może byśmy w końcu przyswoili tą prawdę, żeby nie narzekać jedni na drugich, a to jest tak powszechne. Ludzkie, Bóg to wie, Bóg widzi nas, jak narzekamy. Jest mu bardzo przykro, że tak po prostu... Słuchajcie, gdyby ten czas narzekania na innych poświęcić na modlitwę o nich, to myślę, że nie, jestem pewny, że przyniosłoby to dobre owoce. O wiele lepsze niż to narzekanie. Narzekanie to jest, wielu ludzi mówi, no tak, ale my mówimy o faktach.
takie są fakty. Przecież nie możemy udawać, że nie widzimy. No to jak widzisz? Ja pamiętam kiedyś takie kazanie brata pewnego, który opowiadał właśnie na ten temat różne świadectwa. I mówi, wiecie, my to jesteśmy jak tacy stoją nad innymi, jak widzimy, że upadł, że wpadł do jakiegoś dołu, to stoimy nad tym dołem, patrzymy się, no i po coś tam wlazł? Po coś tam, a mówiłem, ale po co? I zobacz, teraz brudny jesteś, a nogę sobie podrapałeś, a i ciągle stoimy nad tym i narzekamy na to, co on tam robi i tak dalej. A co robi Bóg? Czy też tak stoi nad nami i tak gada cały czas? No nie, podaje rękę. Podaje rękę, wyciąga nas z tego dołu. Wiele w Starym Testamencie jest takich psalmach, Bóg wyciągnął mnie z dołu zagłady i tak dalej. Jeremiasz tego doświadczył, kiedy go wsadzili do takiej starej cysterny i miał tam umrzeć. Narzekanie to jest właśnie takie wręcz znęcanie się nad kimś, kto już upadł i kto gdzieś tam pobłądził, się pogubił. Zamiast się modlić. Człowiek, który jest poza zborem, nie będzie wzrastał tak jak wszyscy. Już ten wszyscy znamy te popularne, tam jak jest ognisko, jak weźmiemy jeden węgielek, to on tam z boku zgaśnie. Słuchajcie, jak jest las i wytniemy dookoła wszystkie drzewa, zostawimy jedno drzewo, jak ono długo tam będzie stało? Przyjdzie pierwszy wiatr i go przewróci. I tak dalej, takich przykładów jest wiele, gdzie po prostu człowiek zostawiony sam sobie, czyli ktoś, czy ktoś, kto wybrał samotność, odszedł ze społeczności, jest sam, nie będzie wzrastał, zatrzyma się. Znamy wielu takich ludzi, którzy 10 lat, 20 lat nie są w żadnej społeczności. Ja wiem, że mogą być różne przyczyny. Ja też miałem taki czas, że nieraz chciałem odejść i źle się czułem w jakimś miejscu. Ale jeśli nie ma w nas tęsknoty za społecznością, to znaczy, że coś jest nie tak z nami. Że tu jest jakiś problem. Bo nie chcemy być członkami jedni drugich. A może dlatego nie chcemy, żeby się nie ujawniły te nasze problemy. Ja rozumiem, że czasami trzeba gdzieś tam odejść, trzeba być gdzieś z boku, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, ale to nie może trwać latami, to nie może trwać zawsze tak. To po prostu może być czas przejściowy, który spowoduje jakieś właściwe myśli i refleksje i w końcu pojawienie się w Kościele, w społeczności wierzących ludzi. Bo dopiero tam można naprawdę wzrastać. I tak jak w małżeństwie, kiedy się jest razem, dowiadujemy się o sobie, wiecie, jak się pobieramy, jak byliśmy po ślubie z żoną, to no, wszystko nas zachwycało, przynajmniej mnie w mojej żonie. Nie wiem, jak ona na mnie patrzyła, chociaż powoli potem, po latach, zaczynają się pojawiać pewne takie zgrzyty, gdzie patrzymy, no nie, takie coś, znowu, ty zawsze, ty wszędzie, używamy takich słów, zaczynamy się czepiać siebie nawzajem, wszystko nas denerwuje. Dlaczego? Bo miłość zgasła, pojawiło się normalne życie, bez miłości nie jesteśmy w stanie znieść drugiego człowieka. Bez miłości się nie da wytrzymać z drugim człowiekiem. No chyba, że mocno, ale to trzeba naprawdę walczyć, od czasu do czasu wybuchnie. Nie da się. Miłość, która jest z góry, którą daje Pan Jezus, której uczy nas Pan Jezus, ona powoduje to, że znosimy jedni drugich siebie nawzajem, że możemy się razem budować, że możemy przyjmować napomnienia, że możemy przyjmować też pochwały w zdrowy sposób, bo też można i w zły. A więc zobaczymy, widzimy, że Kościół jest takim miejscem, gdzie to wszystko się kształtuje, gdzie Pan Jezus w Duchu Świętym przygotowuje nas do wieczności, abyśmy byli, kiedy przyjdzie, mogli być zabrani, gotowi do tego. Bez Kościoła jest to niemożliwe. Nie da się. Człowiek, który mówi, jestem w Kościele,
ale nie jestem w żadnej społeczności, pozbawia się tego wszystkiego, o czym tu dzisiaj czytam. To są tylko niektóre wersety, ich jest mnóstwo. Cała nauka apostolska jest pełna rad skierowanych do wspólnoty, do wszystkich. Rad, które dotyczą relacji człowieka z człowiekiem. Ktoś, kto jest poza Kościołem, poza zborem, mówiąc, że jest w Kościele Jezusa Chrystusa, tym duchowym, tak naprawdę mógłby sobie wziąć flamaster i zacząć wykreślać te wszystkie wersety, które choćby dzisiaj czytałem i wiele innych, bo one go nie dotyczą. Bo jak ma znosić jedni drugich miłości, jak nie ma tych drugich? On mówi, jestem w Kościele. A ja się pytam, no a gdzie są ci drudzy? Gdzie jest ta reszta ciała? No wiesz, nie da się z nimi wytrzymać. No to spytaj Boga. On dobrze wie, jacy jesteśmy. Czy da się z nami wytrzymać? Bóg z nami nie wytrzyma, ani my z Bogiem. Jest święty. Zginiemy przy Nim. Dlatego przyszedł Pan Jezus. Stał się takim jak my, człowiekiem, i dlatego nas rozumie. I dlatego wstawia się za nami do Ojca w niebie, żeby Bóg mógł z nami wytrzymać. Ale już całą wieczność, którą przygotował dla nas Bóg, tam musimy być święci, czyści, nienaganni, tak jak Pan Jezus Chrystus. I życie tu na ziemi nas do tego przygotowuje. Jeśli tego nie chcemy, pozbawiamy się czegoś niezwykle cennego. Kościół jest miejscem niezwykle ważnym. No więc jeśli ktoś mówi, jestem w Kościele, spytajmy, a gdzie jest to zgromadzenie wybranych wokół Ciebie? Gdzie oni są? Jak do Ciebie się tyczą te wszystkie rady, które tutaj apostołowie piszą do Kościoła, do zgromadzenia, do ludzi? Zgromadzenie to zgromadzenie. Słuchajcie, nie nazywamy zgromadzeniem ludzi, którzy na przykład są w parku i park ma tam, nie wiem, 20 hektarów. Jak byliśmy w parku, to nieraz może widzieliśmy. Tu siedzą dwie osoby na kocu, tam trzy na trawie, tu jedna siedzi tam w cieniu ze słuchawkami. To nie jest zgromadzenie. Nikt nie powie o tym, że to jest zgromadzenie na przestrzeni 20 hektarów, no nie wiem, 200 ludzi. Ale gdyby tych ludzi sprowadzić do jednego miejsca, są razem, no to są zgromadzeniem. Ale wtedy, popatrzcie, patrzymy na nich jako na zgromadzenie ludzi, ale nie wiemy, czy oni są tam zgromadzeni dlatego, że mają takie same poglądy. No, chyba, że demonstrują w jakiejś tam sprawie. Ale słuchajcie, bardzo mnie bawią w ogóle próby zbudowania jakiejś jedności wokół jednej rzeczy. Ludzie szli na protesty i demonstrowali tam w sprawie aborcji, czy tam, nie wiem, innych spraw, konstytucji, czego tam jeszcze. I tak patrzyliśmy na nich, ale jedność w narodzie, nie? Ale mają jedność. Słuchajcie, jakby każdego z nich spytać, a co sądzisz o tym, czy o tamtym? Okazałoby się, że się tak by pokłócili, że co z tego, że jedna rzecz ich połączyła? A więc w zgromadzeniu tak naprawdę nie oczekujmy jedności we wszystkim. Zgromadzenie jest jednością, dlaczego? Bo jest razem w jednym miejscu. I z powodu jakiego? Z powodu Jezusa Chrystusa. Kościół jest jednością, bo się razem zgromadza, bo jest w Jezusie Chrystusie, bo ten sam Duch ich wypełnia. Reszta, te wszystkie inne niuanse, poglądy, to wszystko Bóg będzie prostował, uczył i kształtował, ale pod warunkiem, że się jest w Kościele. Bo jak nie ma, no to sorry, ale to nie będzie działać. I te wszystkie wersety, które dziś czytam i inne, można wykreślić i powiedzieć, że one mnie nie dotyczą, bo one są tylko do tych, którzy są w zgromadzeniu. Ile by trzeba Biblii wykreślić? Gdyby chcieć napisać Biblię od nowa dla indywidualistów, którzy nie chcą być z ludźmi. Nie wiem, czy by została połowa, a może jeszcze mniej. Wszędzie jest jakiś tłum, jakieś zgromadzenie, jakaś liczba ludzi, których coś jednoczy. Wiara, ten sam Bóg, ten sam Duch. A więc widzimy, że dla człowieka poza zgromadzeniem wypełnianie tych wszystkich zaleceń, ostrzeżeń, próśb jest nierealne. No bo wobec kogo ma on je wypełniać? Albo jak inni wobec niego mają je wypełniać, kiedy go nie ma? Więc widzimy, że nauka apostolska nie przewiduje opcji pojedynczego chrześcijanina, który sobie żyje gdzieś tam z boku
i mówi, że jest w Kościele Jezusa Chrystusa tym duchowym. To wszystko Bóg dał i tak jak na początku czytaliśmy, Bóg uczynił Jezusa głową Kościoła, ciała, które wzrasta w jedności i tak dalej. To jest dane po to, aby zmieniać każdego z nas, aby nas przygotowywać do wieczności z Bogiem. Dziękujmy Bogu za Kościół. Dziękujmy Bogu za zbory, w których jesteśmy. Nawet może, jeśli pewne rzeczy nam się nie podobają, jeśli już naprawdę nie możemy tam wytrzymać, popytajmy, poszukajmy, może jest inny zbór w okolicy. Przenieśmy się tam, ale uczyńmy to w pokoju. Odejdźmy ze swojej społeczności w pokoju. Przyjdźmy do nowej społeczności, przynosząc tam pragnienie wzrastania, a nie opowiadanie o tym, odszedłem, bo tamci tacy i tacy. Ja nie chcę takich przyjmować, ani nie chcę takich słuchać, którzy będą tylko żyć ciągle przeszłością i wadami poprzedniej społeczności. Nie ma w tym nic złego, że ludzie zmieniają zbory, byle robili to we właściwy sposób i cały czas widzieli poprzednie społeczności jako zbory i Kościół Jezusa Chrystusa. Pan nas przyjął, Pan nas oczyszcza, Pan się troszczy o nas. My też przyjmujmy, oczyszczajmy innych, troszczmy się o nich, a wtedy zobaczymy, jakie cudowne owoce będą się działy w naszym życiu i wokół nas. Niech Bogu będzie chwała za Kościół. Amen.